Serwus, widzowie, dzień dobry, ja jestem Milka, to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowo i witam was przenajserdeczniej, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wbijajcie na mojego Instagram, ponieważ tam są super zdjęcia z Dejzuwą, Kroizuwą, do której teraz, słuchajcie, idziemy na początek, słuchajcie, samego odcinka, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Daisy w realu, a naprawdę te zdjęcia są takie słodziaśne, w dodatku jeszcze na tle pięknego nieba, także słuchajcie, myślę, że musicie totalnie wejść tam, zobaczyć i zostawić łapeczkę, nie łapeczkę, to są chyba serduszka na Instagramie, także serduszko zostawcie na Instagramie, no i poza tym możecie na przykład, trzy ostatnie posty polubić. To będzie mi naprawdę mega miło. I wtedy będą dłuższe wakacje jeden dzień. Także słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę i tam serduszkujcie. Tutaj też zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i w dzisiejszym odcinku, no musimy pogadać z Szypsonem, ponieważ tutaj, nie wiem czy zauważyliście, jest jakaś tabliczka, stan wojenny na Palionowie, przygotujcie się do wojny. No i nie wiem za bardzo, o co z tym chodzi. Idę do Szypsona, może on wie, co jest w pięciu, jeszcze w Bzyku jest poszukiwany. Tego też nie wiem, czy to jest w ogóle dalej aktualne, także idziemy do Szypsona, no i z nim porozmawiamy i może jeszcze musimy jeszcze o tym zamku porozmawiać, ponieważ tam no to też jest ważna sprawa, wiecie o co chodzi, Lucyfer jakby styl jest tutaj, także musimy po prostu ze Szypsonem pogadać o tym wszystkim, jest tak, bijemy w dzwon. Mam nadzieję, że Hi przyjdzie. Okej, jestem. Co on robi? No i znowu jakoś się wygłupia. Nie będę tolerować żadnych tutaj strzał i tak dalej. Jakich strzał? Jakich strzał? Widziałam ten łuk w ręce. Powiedz mi, co to ma być? Co to jest za stan wojenny, Szypson? Nie wiem, znaczy chodzi? Wiem, no po prostu stan wojenny jest, nie? Nie stan jest wojenny jest, nie jest kolorowo. Potrzebuję strzałę, masz? Znowu odłożyłem dziś, a wiem gdzie. A, mam strzałę, mam strzałkę. Proszę bardzo, ale nie będziesz mnie bił tą strzałką. Nie. Nie Szypson. Nie! No Szypson, weź, przestań. A gdzie ta strzała poleciała? Tutaj jest. Co? No? No way, ja mam tutaj tą strzałkę. Ała! No co za farfocel! Wiesz ty co? Dobrze. A ty w ogóle, czekaj, wiesz co jest ważnego? Bo ja tutaj nagrałem odcinek i ja zapomniałam powiedzieć widzom, że na kanale Milko Szypuło, czyli na tym vlogowym dzisiaj odcinek z tobą wleciał. Sorry, widzowie, kurde, no dzisiaj wleciał odcinek, także w opisie macie link do niego, więc wbijajcie. Dobra, teraz tak całe, takie serio, sprowadza mnie tutaj ta wojna i powiedz mi, co tutaj się dzieje, musimy porozmawiać o zamku Lucyfera, jest serio dużo do gadania. No, jest sytuacja taka, że ogólnie to jest jakaś wojna, nie? No jest jakaś wojna, no. No i trzeba się na nią przygotować. Ja uważam, że powinniśmy na przykład... Nie wiem, co powinniśmy, szczerze przyznam. Ja na pewno powinienem sobie zenchantować łuk. Czemu zenchantować łuk powinieneś? No, bo teraz mam fajniejszy. Aha. Ja też mam mega fajny łuk. Ała! Czemu mnie uderzyłeś? Dlaczego? Dobra, stop! Otworzyły? No bo nacisnąłeś na płytkę tą strzałką. A teraz jeśli... Nie no, kiedy ci się to znudzi? Naprawdę, jestem naprawdę... Nie mogę się doczekać, aż się to już znudzi. Dobra. Ale całkiem... Ja mam pancza. No nie, no przestań. No dobra, no masz pancza. No popatrz, jak mnie odrzuca. No patrz, no widzisz, wow. Średnio, to jest ta netherite'owa zbroja jakoś tak powstrzymuje. Dobra, w każdym razie, no co? No musimy się przygotować, nie? Tak, musimy. Ja już jestem przygotowana. Tylko nie mam potki, potek. Mam za mało potek. Chyba mi się pali dom. Pali się dom. O nie. Pożar. Pożar. I tu. Pożar. Czekaj. Wiesz, że jest taki dźwięk z TikToka? O. Pożar? Pożar, no. Pożar, taki dźwięk cieszy. Ej, domy się to zepsuło, twoje drzwi. Dobra, nieważne. Powiedz mi, czy ty byłeś jeszcze... No, one się same zepsuły. Powiedz mi, czy ty byłeś jeszcze w zamku Lucyfera i czy się tam widziałeś? Nie, nie byłem. Właśnie, no właśnie... Myślałem, żeby tam wrócić, ale tak naprawdę nie mam pojęcia, po co miałbym tam wracać nawet. Szczerze, ja też nie wiem, w sensie... No wiem, właśnie. Kurde, ja też jestem, bo ja tam ostatnio byłam z moją siostrą, bo ja się trochę bałam, no i zapytałam się jej, czy Eliza ze mną czasem nie pójdzie. No i ogólnie to Eliza siedziała sobie mi na kolanach i ja potem się bałam spać, musiałam spać z nią. Au! Zniszczyłaś mi pole? No, to bo ty mnie uderzyłeś! Dobra, okej. No weź. No przepraszam. Na pole. No nie mam motyki. Dobra. Motyka. Ty jesteś motyka. Dobra, co, to co, to chcesz tam iść do tego? No ja bym poszła, szczerze powiedziała, przerazem, gdzie ty jesteś? Przed domem, jesteś, dobra. To nie wiem, czemu ty mi tutaj wchodzisz, no, nie okradasz. Kurde, no bo myślałam, że tu jesteś, nieważne. Dobra, ja bym poszła, szczerze powiedziawszy, tylko że jest problem, ja nie mam już potek na Fire Resistance i tak dalej, ja mam tylko na regenerację, na niewidzialność. A ja też nie mam. To pójdziemy zrobić. A nie, mam jedną Fire Resistkę. A ja bym potrzebuję dwie. To ty nie masz. Ja nie mam, ty nie masz. No to ja nie możesz mi zrobić? Ja nie umiem, no ja nie umiem, proszę. Ja to już zapomniałam się, magma, cream, coś tam i redstone, żeby było to dłużej. Zabij te latające syfy. Ja mam zabić latające syfy. Okej, okay. Spadłowa latające syfy. O nie, jaki jest szybki. Kurde, myślisz, że jestem w stanie zabić tego latającego? O! Myślisz, że nie. Myślisz, że nie? No wiesz, co? Myślisz, że nie. Ale on jest szybki, on teraz... Dobra, to było tak, brodawa, magma, cream i kurde, redstone.
Zgadza się. Dobra, zabiłam tego latającego syfka. Ale jestem, co? Kurde, ej, no, powiem ci, że piękny. Że to tak długo trwa. Co? Co tam jest? Czemu jest jakaś pszczoła w ogóle? Ja nie widziałam nigdy wcześniej. Gdzie jest pszczoła? No tam, zykowa. A, tam wiem, o czym mówisz, no. Kiedy to tak stało? I czemu tu jest jakieś drzewo dżunglowe? Ono tu jest tutaj zawsze? No, a to nie, to zawsze. Ja miałem tu zamiar domek na drzewie zbudować, ale aha, jakoś mi nie wyszło. Aha, to nieźle. Masz te rezystantkowe potki? Filip. Robią się. Filip, no przestań! Tak ty jesteś po prostu, jak możesz tak robić? I co, jakoś zrobiłeś mogę się? Jakoś robią mogę się. Długo jeszcze się będą robić. No przestań, Filip! Nie to możemy. Samo strzela. No kurde, samo strzela. Spaliliśmy laboratorium. Czy to strzał się odbiło od siebie? Nie wiem. To było mega dziwne. No dobra, no i ała! Szybson! Dobra, mamy fire resistki, wzmacniam. Wzmacniam! Dobrze, jak ja tak nie się czekam. Ała, dobra, wiecie co, widzowie, ja mam po prostu chyba lepszy plan. Co ty powiesz, jak już będziemy w zamku Lucyfera, bo zanim my się przygotujemy tam, to trochę minie czasu. Nie. Ała, tak. Nie. No bo ty tak się w ogóle po prostu, no ale przestań. Ale ja co mam robić, jak mi się robią fire resistki? No robią ci, kurde. No już jest 8 minut są wszystkie. Dobra, zrzucaną jeszcze zrobię, weź sobie jedną, a ja wzięłam robię sobie jedną. Dwie zrzucane robisz, no to kurde, chłopie. Nie mamy czasu, tutaj wojna jest, ja a ty kurde potki se robisz po gdzie górówku. Jest wojna, ja nie widzę. No ja, no, no teraz jest wszystko dobrze, ale może być źle. A ten zamek, o co z nim chodzi? Ja nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie wiem pojęcia, co to jest. Tam jest palionka i to jest chyba zamek palionki. Tak myślę. Patrz, jak się wbija sufit. No to za strzał są. Mamy, dobra, masz już to? Mamy. No to no chodź, no to chodź w takim razie. Ja już nie będę tutaj ten. Czekaj na te potki, mamy potki, jesteś przygotowany, masz wszystko, no kurde! Ale o co ci chodzi? Co się tak chodź odpalasz? Jakaś podjarana jesteś. Nie wiem, no czy mega podjarana. Dobra, czy ja mogę lecieć w ogóle? My lecimy. No do tego Lucyfera. Co to jest? Jakieś groby. Ja się boję. Ale to nie w tamtą stronę. Aha, no tak, sorry, pomyliłem się strony. Po prostu ja nie rozumiem, że jestem zestresowana tym wszystkim. No rozumiem. No i to dlatego tak, okej? Okej. A wiesz, jaka tam jest długa ten? Ej, mi się tam jednak nie chce lecieć, ja nie mogę, przecież mi już nogi bolą. Dawaj, nie marudź. No dobra, nie marudzę. Nie, no się tam lecieć, nie mogę umrzeć. Ja chyba jednak tutaj wyląduję. Bo potem będzie przypał. Nie strzelaj nawet we mnie, nie próbuj tego robić. Ja nie mam zamiaru tam. Ja lecę normalnie. Ja nie, bo ja wiem, że to się dla mnie źle skończy na pewno. Zawsze to się źle dla mnie kończy. Dobra, widzowie. Ty już tam leciałeś? No ja już jestem przy portalu, ty. No na pewno. No naprawdę! No way! No ja sobie wleciałem w ten tunel normalnie. No dobra, no ale przy portal, wiesz gdzie jest portal? No wiem, no. Jeszcze biegnę ten tunel, muszę troszkę podbiec, ale jestem prawie na miejscu. No to fajnie, że jesteś. Ja na przykład nie jestem w ogóle na miejscu. Ja dopiero idę. Tu jest pełno jeszcze potworów. Fajnie, ty mnie zawsze zostawiasz i po prostu na pastwę losu. Dobra, jestem przy portalu teraz już, naprawdę. No stawiam way! Portalu, no. No way, że ty tam elektrom odleciałeś, czy co? No ja jestem w tym tunelu, to jest łatwo. No dobra, wiem, że ty jesteś w tym tunelu, no ale ja dopiero co wchodzę do tego tunelu. Czekaj. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś żadnych pułapek dla mnie. Nie, no co ty? Jakie pułapki? Widzę cię. No nie widzę, jak strzelowałeś z łuku. Co nie za farfocel. Ja nie mogę, czekaj, ja muszę sobie dać... Czy mi działa to? O, działa. Nice, mam wyjaśnij. Dobra, daleko jeszcze. O, dzięki, że mi tutaj oświetlasz teren. Bardzo miło z twojej strony, serio. Nie, tu jest jakieś przejście złe. Czemu to jest takie przejście rozwalone? Nie powinno tak być. Proszę to naprawić. Proszę coś zjeść. O nie, ale tam jeszcze za portalem też musimy jakimś obsydianowym tunelem iść, ja cię gacie. Dobra, idziemy. Jezu! Aj, nie udało mi się. Stary, no oszalałeś! Plan był dobry, wykonanie drogi. No mega dobry, no mega dobry plan. Dobra, chodź, idziemy do środka. Panie Filipie. Panie tak. Filipie. Dobrze, no to chodzimy. Idziemy. Sprawdzam. Nie, ała! Czemu tak mi zawsze robisz? Ja teraz będę płonąć w piekle nie cały czas. No nie, o nie, no, zgasi właśnie. No. Wiesz ty co? To jest po prostu niepojęte. Przestań chodzić z tą lawą. Nie, są jeszcze pigmeny. Uważaj na nie, żeby cię nie, czasem nie zabiły czy coś. Daleko jeszcze? Ile to ma kratek ten tunel wielki? Wielki, wielki.
Czy ty lecisz elytrom? Da się elytrom tędy przelecieć? Halo? No już jestem na miejscu. No to nieźle się masz. Pozdrów. No, naprawdę. No to pozdrów Lucyfera ode mnie. Okej. Okay. Jak ci minął dzień? Mega. Tak? Wyspałeś się? Co ci się śniło na przykład? O, opowiedz tym. Co mi się śniło dzisiaj? No. Dzisiaj mi się śniło... W sumie nic mi się chyba dzisiaj nie śniło. Ej, wiesz co mi się śniło? Mi się śniło, że pisałem kartkówkę z niemieckiego. A jakby ja nie umiem niemieckiego, nigdy się go nie uczyłam i napisałam kocham cię jako ich bin lieben, jakoś tak. Nie wiem skąd się to wzięło, ale w tym śnie po prostu uznałam to za słuszne. Aha, ich bin lieben mówisz. Tak, gdzie ty jesteś? No już na miejscu mówię, no nie, czekam. No nie mów, że co, jak ty zrobiłeś? Leciałem elytrom. Nie, no przecież cię nie widziałam, widziałabym, żebyś przeleciał elytrom obok mnie. Ej, jak ty będziesz na miejscu, to się wkurzę. Jakie ty masz... Ty po prostu jakieś masz dziwne ten... techniki. Ty pewnie masz jakiś inny portal i ty sobie w niego wszedłeś i ten. A no kurde, wiedziałam, że tak zrobisz tutaj! Dzięki. O kurde, prawie zginąłem. No nie, weź to zabierz, Ufili. Już. Nie próbuj nawet tej dawać żadnej lawy. Dobra, otóż jest tutaj, o kurcze, widzowie, stresuje się jakoś, zostaw tą lawę, nie dawaj lawy, nie, no Filip! Dobra, daj płotkę na Fire Resistance. Okej, okay, ma 4 minuty, a ty? Ja mam 8. No to zazdro, dobra. To co robimy, lecimy tędy? Ej, tutaj było jakoś nie inaczej? No, też tak miałem wrażenie, chciałem to mówić. Tu było, to jest o, teraz jest równo. No nie o tym mówię! Ale że tutaj było w prawo wejście? No było coś, no. Coś mi się tak kojarzy. Jest tam coś? Odkopujemy to? Nie wiem, chcesz? No. Czemu to tak jest zrobione? Jest tu faktycznie coś, czekaj. Ej, tu faktycznie jest zamurowane. No tak, bo tu było zejście do tego. To czemu to jest zamurowane teraz? Nie wiem, nie rozumiem tego. O kurde, nie przejdę teraz. Ej, powiem ci, że tak, tam jest jeszcze jedno miejsce, ale tam też jest chyba zamurowane. Czemu to tak się stało? Ej, co jak tutaj na przykład gdzieś jest coś pod lawą, w sensie? Jakieś zejście na dół, wiesz o co chodzi? A może nas tu zaraz zamkną i zaleją i się tu utopimy? Nie, nie mów tak. Mamy potki na Fire Resistance. Pomogę nam iść. Ała! Dzięki za pomoc. Ała! I tutaj też jest jakoś ten. Tutaj coś jest. Tutaj byliśmy, stary? Czekaj. Bo nie widzę. Tu. No byliśmy, tu jest ta czaszka. Tu nie chciałem schodzić na dół, mówię, że się boisz. A tu nie było tam też dalej jakoś? No też było przejście, coś, ja nie wiem. Dobra, schodźmy na dół. A tu nie byliśmy chyba. Co to jest za więcej miejsce? Więcej czaszek. Jest jakiś labirynt. O nie. Dobra, rozdzielmy się. To nie, jest podstawowa zasada w labiryncie. Najszybciej znajdziemy wyjście, jak się rozdzielimy. No ale czego ja mam szukać niby? Fajnie, weszłam tędy, gdzie wyszłam. Ale rozdzielmy się. No jestem rozdzielona. Dobra. Nie, widzę, że ciągle idziesz tym samym trasą, co ja. No bo ty chodzisz za mną, kurde! Ej, dziwny ten labirynt. Nigdzie nie umiem znaleźć nic. Nie ma nawet tutaj pewnie wyjścia żadnego. To jest jakiś obsydian. Znowu ślepa uliczka. Nie no, widzowie, nie znoszę labiryntu. To jest coś, czego nie lubię, bo po prostu to zależy od farta. Czy dobrze sobie wejdziesz, czy sobie źle wyjdziesz. Nie czyhaj na mnie z tą lawą tam! Ej, mam fajne rezytki i tak. No właśnie. O. No nie, znowu tutaj byliśmy przecież. No ja nie wiem, ja... Dlaczego idziesz tym samym tunelem co ja? No kurde, ty chodzisz cały czas tym samym tunelem co ja. Nie, to ty teraz za mną wyszłaś. Nie! No nie wiem, ja tu nic nie ma, dobra. Bez sensu. Nie tu wiem, jeszcze czekaj, bo jeszcze tutaj nie było we mnie. Tu coś jest. Co? Tu coś jest. Tu coś jest. O, to też coś masz. Wow. Ej, serio. Ja na przykład miałem ślepy zaułek, a tu... O kurde, faktycznie coś jest. Mhm. Ja nie otwieram tej skrzynki. Ja chcę. Otwórz. Tu jest książka jakaś. Mogę ją przeczytać? No dobra. Dobra. A mogę ją zobaczyć? Czekaj, mogę ją chociaż tylko zobaczyć? Ty, ona ale jest... tutaj... O, nie uwierzysz, co tu pisze. Co? No, jest napisane tak, że dawno, dawno temu w odległej galaktyce była sobie tam tak coś i nagle i on jej drink daje i chce robić zlecenie. Ja nie mogę! Ile ty masz lat? 17. Legenda o Lucyferze? Nie wiem, no właśnie, o właśnie. O kurde, to jest 6 stron. Dobra, ty masz taki głos, weź to czytaj. Legendę, dawaj. Mam głos? Ale to tak, musisz odpowiedni beat zapuścić. Cyk, cyk, pff.
Dobra. Jesteś gotowy? Dobra. Odpowiedni bit, no. Lecimy. Czytaj, no. Okej, a więc tak, uwaga, musimy teraz wczytać, że tak powiem, głos lektora. Lektor, wiek 68. Drogi wojowniku, wiele takich jak ty zastanawiało się, jak pokonać swój największy koszmar, z którym przyszło się nam zmagać każdego dnia. Zazwyczaj nie ma jednego sposobu, który rozwiązałby te problemy. Jednak legendy głoszą, że sposób jest tylko... Legendy głoszą, że sposób jest, tylko trzeba dobrze szukać. Ta legenda opowiada o złej osobie, aż do szpiku kości, zamieszkującym piekielne zamczyska, kryjący się w piekielnych norach, o wyjątkowo mrocznym i przepełnionym gniewu głosie. Nazywają go Lucyfer. Już samo imię sprawia, że czuję niepokój, jakiego jeszcze nie miałem... O kurde, moje gardło. ...okazji czuć podczas całego mojego życia. Pewnie się zastanawiasz, kim jestem. Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Jednak wiedz, że poznałem Lucyfera lepiej niż ktokolwiek inny. I tylko ja wiem, jak go pokonać, a bardziej jak przejąć kontrolę nad nim i doprowadzić go do samozniszczenia. Ten zamek skrywa więcej tajemnic, niż ci się wydaje, więc miej oczy szeroko otwarte i pamiętaj, że nie zawsze trzeba szukać daleko, by znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Ukryłem tą książkę tutaj nie bez powodu. Mimo wszystko nie mogę więcej powiedzieć. Mi się nie udało pokonać Lucyfera, ale wierzę z całego serca, że to właśnie ty zakończysz panowanie tak złych osób jak Lucyfer. Wojowniku, głowa do góry, gdyż nadchodzą dni mroczne, dni, które na zawsze odmienią świat. Od ciebie zależy, czy zmieni się na lepsze, czy pozostanie przepełniony smutkiem i bólem i strachem. Wierzę w ciebie, niech moc będzie z tobą. B.L. Wow. Mega wczuta, naprawdę. Wow. No. Ale ej, czekaj, mocy. Siódma strona. Siódma strona jest? Co? O! Kurde. I on jej drink daje, chce rośnie. No przestań. No to taka książka, no fajna legenda, ale legendy, tak jak sama nazwa wskazuje, no... Coś z nich jest prawdy, ale nie zawsze, ale aczkolwiek wydaje mi się, że może by tutaj, wiesz... B.L? No to będzie ten... Benon Laskowski. Na pewno. Na pewno. Ej, dobra. Ej, niezła tutaj legenda jest, naprawdę. Powiem ci, że jestem pod wrażeniem. I to tylko to było w tej skrzynce. Tak, tylko to. Aha. W ten sposób. No i co teraz? Co z tym robimy? No wydaje mi się, że tak. Dziwna ta legenda. Fajnie, że się ktoś podpisał. BL. No i tyle, nie? Może Basia... Barbara Lewa Pała. Okej. Ej, musimy to dobrze sprawdzić wszystko. Wiesz co, jeszcze raz to przeczytaj na spokojnie. Powiedz, no to przeczytaj jeszcze raz. Znowu mam to czytać? Tak, ale ja głos, lektor, głos... No nie ma co to przecież, ja bym się spłuca swoje. Musisz wczytać głos Barbara Lata. Barbara Lata 96. Dobra. Drogi... Musisz się zawiesić w połowie zdania, wiesz? Wojowniku, wielu takich jak ty zastanawiał. Dobra, nie żyję. Okej, umarła, Barbara już umarła. No tak, nie. Też ten głos na początku brzmiał bardziej, jakby to była... Emilia lat 20 za twardzenie. Oła, jeszcze się podpaliłam. Dobra, nie będę tego czytać drugi raz, ale ja... Przestań. Ja myślę, że musimy wziąć to do domu, faktycznie. No ja nie wiem, czy to mamy stąd brać, czy nie. No ja bym to wzięła, no musimy to jeszcze raz przeczytać i to tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Ale ty to weź, bo ty jesteś bardziej odpowiedzialny. To prawda akurat, nie będę się tu kłócił. To jest prawda. Dobra. To jest prawda. Jak dobrze, że... Ej, a myślisz, że tutaj coś może być jeszcze w tym labiryncie? Nie wiem, trzeba to przeanalizować. Dobra, w sensie, to no, labirynt już przyszliśmy wzdłuż i wszerz. Mhm. Nawet bardzo łatwy ten labirynt, szczerze mówiąc. No w sumie tak, ale my poszliśmy w jakieś inne kurde miejsca, no nieważne. No okay. Dobra, ale to co, wy wracamy z powrotem? No chyba tak, no chyba wracamy, no nie wiem, co mamy robić. Stop it! Dobra. Patrz to i się ucz.
To było super efektowne. Dobra, widzowie, ja myślę, że tym akcentem, mega dziwnym akcentem i trochę podejrzanym, no trochę się boję tego wszystkiego, nie strzelaj we mnie. Kończę odcinek, widzowie, widzimy się jutro o 18.30 i na kanale blogowym 10.30, dzisiaj o 19.19 u Filipa, także bądźcie z nami, ponieważ robi się coraz ciekawiej, także trzymajcie się, widzowie, miejcie się ciepło, buziaki, pa, pa. Szczypson, dobrze się czujesz? Mega. No, no.